Mój poprzednik mówił o efektach, które są widoczne, jeśli chodzi o wzrost temperatury. Tak, i możemy sami tak sobie porównywać. Ja sam sprawdzałem właśnie, kiedy te zimy się takie skończyły, które jeszcze pamiętamy. Powiedzmy tak około 10 lat temu, była właśnie tak ostatnia zima, że powiedzmy przez 2 tygodnie tak trzymał mróz, że było minus 10 w dzień, minus 20 w nocy. Już nie mówię o minus 30 w nocy, tak? Tak było kiedyś. Ale właśnie tak od 10 lat no mamy takie rzeczywiście... W lutym mamy taką pogodę, jak powiedzmy, nie wiem, kilkanaście lat temu, powiedzmy, w Brukseli było, także na plusie mieliśmy po prostu taką odbiór. Natomiast to, co ja chciałem przedstawić, to chciałem pokazać efekty, które są no, widoczne po prostu wokół, na terenach górniczych. A więc jakie problemy ekologiczne i społeczne no, generują kopalnie węgla kamiennego głębinowe. W przypadku kopalni odkrywkowych, na przykład węgla brunatnego, tak jak mamy Bełchatów, tam jeszcze mamy bardziej nasilone te zjawiska. Mamy wielką dziurę w ziemi, głębokości kilkuset metrów. Natomiast i kopalnie takie, które mamy tylko na wierzchu szyi, tak? Przejeżdżamy też tutaj koło Bogdanki, widzimy w zasadzie no, hałdę tak? I szyb, a nie mamy po prostu, nie widzimy tego, ile zostało wydobyte do tego czasu. Ale generuje to różne problemy, więc będę mówił właśnie o szkodach górniczych, o hałdach, o problemie wypompowywania wód zasolonych. Tak tylko napomknę o zmianach stosunków wodnych, bo to będzie temat w przyszłym tygodniu. I dodatkowo no, zwiększony transport, bo trzeba ten węgiel na przykład wywieźć. Więc tak, szkody górnicze. Tutaj w Lubelskim Zakłębiu Węglowym mamy eksploatację węgla od 40 lat. Natomiast no, w innych częściach, tak na ziemiach polskich, mamy już od 250 lat historię górnictwa węgla kamiennego. I możemy tam właśnie przyjrzeć się na takie skutki, które no, w dłuższym okresie występują na terenach, gdzie jest większa gęstość zaludnienia. A więc przykładowo szkody górnicze tak, w Rybnickim Okręgu Węglowym, na tym rysunku możemy zobaczyć, jak budynki się przesuwają, tak zarysowują. Nie można otworzyć na przykład okna tak, w efekcie. Więc problem polega na tym, że no, jeżeli my wybieramy węgiel z podzieli, to potem zostaje można powiedzieć, dziura. No i to, co jest powyżej, po prostu spada, tak, obrywają się te warstwy położone powyżej. To oczywiście nie opadnie dokładnie tyle, ale tak stopniowo tak mamy na przykład tąpnięcia, tak, to są nieraz poważne problemy. No i to nieraz jest proces bardzo długotrwały, skutkujący właśnie pęknięciami ścian budynków, uszkodzeniami dachów, okien. Instalacje tak, są też naruszane wodne, gazowe. Również i drogi są zniekształcenia. Ktoś, powiedzmy, kto jechał na tą autostradą naszą A1 tak, i przejeżdżał granicę w Czechach, to w okolicach autostrady były ciągłe po prostu ograniczenia do 80 km na godzinę, bo po prostu no, były takie po prostu wypiętrzenia, tak, które no, no, nie pozwalały na szybsze przejazdy. I co się okazuje, że nawet jak mamy nowe odcinki, tak, mamy, to jest droga tak, ekspresowa S2 koło Głogowa, tam gdzie jest wydobywane z kolei wydobywana miedź, tak, to Zagłębie. Nowy odcinek drogi, tak, i już musiały być ograniczenia, bo po prostu dochodziło do właśnie zniekształcania tej nawierzchni, a w przypadku dużej prędkości, tak, no to jest już istotna kwestia. Co jeszcze? Nie tylko drogi, ale na przykład rzeki mają problemy z płynięciem, tak, bo jeżeli obniży nam się w jakimś miejscu teren, to potem ta rzeka no, musi jakoś tak wody nabrać, tak, żeby móc popłynąć dalej. Powstają zapadliska terenu, tak, a więc w pewnych miejscach to, co tutaj było analizowane, także może być
W przypadku właśnie Bogdanki, że tam w niektórych miejscach o 5 metrów, tak, są takie szacunki. No i w tych zapadliskach terenu zbiera się woda, tak, więc powstają jeziora, których wcześniej nie było, tak, takie zalewiska, tak. W innych miejscach mogą to być tylko podtopienia, tak, jakieś zabagnienia. Właśnie chciałem tu pokazać przykład takiego zalewiska, tak. Mamy rzekę, tak, potok Bielszowicki w Rudzie Śląskiej. I przez to, że na lewo, tak, od tego właśnie koryta doszło do takiego zapadliska, no to woda z tego potoku po prostu zaczęła się zbierać, no i mamy taką niekontrolowaną taką sieć rzeczną. No i właśnie szkody górnicze można zmniejszać, tak, jeżeli decydujemy się na przykład na zachowywanie filarów ochronnych, to co właśnie tutaj przepisy właśnie też pozwalają, pod miastami, tak, czy po na przykład ważnymi, takimi właśnie taką ważną infrastrukturą jak autostrada. No z tym, że na przykład przykład Bytomia jest taki właśnie, że był filar ochronny, a potem zaczęto jednak podchodzić na przykład pod dzielnicę Karb. I tam mieliśmy skutki takie, że nawet do chyba 10 metrów, tak, doszło do obniżenia terenu. Drugi problem, hałdy. No, razem z węglem niestety też wydobywamy skałę, więc nie jesteśmy w stanie tak w sposób czysty tak wydobyć i potem musimy posegregować. No i ta skała, ona musi być składowana, no zresztą to też nie jest czysta skała, tylko tak się szacuje, że nawet 30% węgla może być. Dlatego też te hałdy też są cieplejsze niż otoczenie. Tak, na przykład, jeżeli ktoś chce pójść na hałdę, to też musi myśleć o tym, że tam na przykład komary mogą go bardziej gryźć, tak, bo tam po prostu jest inny klimat, tak. W województwie śląskim przez to, że no już od tych 250 lat, tak, wydobywamy węgiel, mamy już ponad 100 takich właśnie hałd. Chciałem właśnie pokazać taką najwyższą, tak, w Polsce, tak, jeśli chodzi właśnie o węgiel kamienny, a więc w wysokości 134 metrów. No tutaj przy Bogdance mamy tą jedną hałdę. Jakie skutki właśnie może powodować taka hałda? Więc pylenie, zanieczyszczenie wód podziemnych, również mamy problemy dzikich pożarów, tak. Na województwie śląskim bardzo często straż pożarna musi jeździć i gasić właśnie te hałdy. No również no, zmieniają charakter, tak, jeżeli tu ma być powiedzmy jakiś obszar tak bardziej właśnie pod kątem turystyki rozwijać się, no to taki sztuczny krajobraz, tak, no, może po prostu zniechęcać, tak, na przykład do przyjeżdżania. No oczywiście też pod samą hałdą był jakiś grunt, który no, nie będzie wykorzystywany, czy to rolniczo, tak, czy inaczej. No staramy się potem jakoś te skutki niwelować, tak, że hałdy są rekultowywane. Trzeba nasypać jakoś warstwę gleby, nie od razu można na przykład posadzić drzewa, więc najpierw sieje trawę, potem czeka się, żeby to jakoś było bardziej stabilne. No, zalesia się, tak. No jest przykład przy kopalni węgla brunatnego, tak, w Bełchatowie, tak, największej góry polskich nizin, tak, które tam 150 metrów nad resztą, tak, terenu jest, no, tworzy się jakieś stoki narciarskie, próbuje się jakoś jeszcze zaadaptować, no ale no, pamiętajmy, że jednak jest to no, sztuczny element. No właśnie to jest zdjęcie hałdy w Bogdance. Pojawia się też nieraz problem, że właśnie te odpady zamiast gdzieś właśnie na tej hałdzie tak odłożyć, one są też wykorzystywane do zasypywania innych wyrobisk, tak? Czy tam wydobywaliśmy, nie wiem, piasek, żwir. Czyli możemy po prostu te wszystkie odpady gdzieś po całym województwie tak rozwozić, a co w przypadku niewłaściwego postępowania, tak, no może po prostu zagrażać wodą gruntową. No jeszcze gorzej, jeżeli tam dochodzi do już nielegalnego postępowania, tak, że
ktoś przy okazji jakieś odpady niebezpieczne tam próbuje ulokować. Dalej, wody kopalniane. Więc no, żeby można było tą fabrykę, tak, bo kopalnia węgla taka głębinowa, to można powiedzieć, jest to taka fabryka, którą my nie widzimy, ale tam są po prostu kilometry właśnie szybów poziomych, tak, tych chodników, taśmociągów i tak dalej. No, wszędzie wokół jest woda, tak, która no, musi być po prostu odpompowywana, żeby nie zalało kopalni. I w zależności od tego, z jakiej głębokości tak ta woda jest pompowana, to powiedzmy tak, z tych płytszych tam, powiedzmy do kilkaset metrów, no to ta woda będzie podobna do wody Bałtyku. Ale jeżeli powiedzmy mamy już głębszą, tak, do 1000 metrów, no to będziemy mieli tak jak już powiedzmy w Morzu Czarnym, tak. Ale jeszcze głębsza, no to już ma charakter solanki, tak. A więc bardziej słonej niż woda w oceanie. Więc jeżeli potem tą wodę my wypompowujemy, no to rzek, tak, bo musimy po prostu pozbyć się, żeby odpłynęły z otoczenia kopalni, no to my te chlorki, tak, siarczany, tak, które są w tej wodzie, po prostu wprowadzamy do tych rzek. No i przykładowo, tak jak mamy wodę w Bałtyku, tak tam gdzie jest Gdańsk, to jest na poziomie 7 promili, tam gdzie mamy Finlandię, mamy powiedzmy 2 promile, no to woda w Wiśle też koło Krakowa też osiągała te 2 promile soli. A więc no, mamy taką właśnie słonawą wodę, tak, w rzekach. Oczywiście mówię o takich skrajnych sytuacjach, kiedy były tam warunki, gdzie były mniejsze przepływy i ta woda kopalniana, która stale jest wypompowywana, ona stwarzała większe problemy. Więc jeszcze niektóre kopalnie mają też podwyższoną zawartość pewnych pierwiastków promieniotwórczych, no bo po prostu to w ziemi jest, więc rad czy bar też może być problemem. Więc tak może wyglądać właśnie rzeka, tak, potok, który no jest zasilany wodami akurat tutaj z nieczynnej już zalanej, tak, kopalni węgla kamiennego koło Jaworzna. Więc mamy no, nie bardzo tak naturalny charakter. I co możemy robić? No, możemy odsalać, to oczywiście kosztuje. Możemy wtłaczać, tak, do tych kopalni, ale to też są pewne problemy techniczne. Natomiast taki no, najprostszy sposób, no to magazynować, no i zrzucać do rzek, no, kiedy w rzekach jest więcej wody i jest takie rozcieńczanie, to tak jakbyśmy na przykład nie budowali oczyszczalni ścieków, tak, tylko właśnie starali się rozcieńczyć, tak, w rzece, która jest większy przepływ. Więc to był ten problem. Tak. Kolejny to jest zmiana stosunków wodnych. Więc jeżeli my wypompowujemy wodę z kopalni, no to wokół po prostu musi być ta woda pobierana i dochodzi do obniżania się zwierciadła kolejnych poziomów takich właśnie wodonośnych. No, bardziej skrajne przypadki są przypadki kopalni odkrywkowych. No nawet właśnie ten problem Turowa, tak, międzynarodowy, tak, to jest właśnie powstawanie tego leju depresyjnego. No, w przypadku właśnie kopalni głębinowych no nie jest to tak bardzo zauważalne, ale również mniejszy efekt występuje. Więc czy dochodzi właśnie ta zmiana stosunków wodnych albo właśnie do osuszenia, tak, albo do zalania gruntów, już nie jesteśmy w stanie tego produkować, co zazwyczaj. Również na tereny przyrodnicze, tak, obszary mokradłowe to oddziałuje, na jeziora. Ja teraz jest pytanie właśnie, jeżeli mamy jezioro Piaseczne, tak, i zdjęcie z 2018 roku, kiedy była mocno obniżony poziom wody, widoczna na tym zdjęciu cofnięta linia brzegowa, to w jakim stopniu właśnie jest to efekt
suszy, która wtedy wystąpiła, w jakim efekcie właśnie działalności kopalni, której jeden z tych rejonów eksploatacyjnych na Drybie jest około 2 kilometrów, tak, od tego jeziora. A więc jeżeli dalej wydobycie tak poszłoby w kierunku właśnie jezior, no czy właśnie te problemy się nie zwiększą. Z kolei trzeba też pamiętać, że nawet jeżeli zakończymy tą działalność górniczą, no to problemy się nie kończą, no bo potem te kopalnie muszą się wypełnić znowu tymi wodami podziemnymi i wtedy z kolei te wody podziemne już zmieszane, tak, często właśnie zanieczyszczone, no one docierają tak na powierzchnię. I na koniec tak chciałbym powiedzieć jeszcze o tym, że oczywiście działalność kopalni, tak, to jest też zwiększony transport drogowy, tak, nie tylko do transportu tego węgla, który my pozyskamy, no ale również wywożenie tych odpadów wydobywczych. No to podsumowując, tak, więc te tereny, tak, które były objęte działalnością górniczą, tak, no one odczuwają skutki zarówno w trakcie eksploatacji, jak i po wiele lat po zamknięciu, bo na przykład tam, gdzie mamy Bytom, no to 20 lat temu, tak, z tej części północnej tego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, tak, no, wycofano się, ale cały czas te szkody występują, nieraz właśnie z takim właśnie dużym opóźnieniem, mamy te wtórne zanieczyszczenie wód gruntowych, no i mamy właśnie te hałdy, które zostają i nieraz też mocno takie właśnie przekształcone te tereny poprzemysłowe, no, które no, częściowo tak można powiedzmy wykorzystać, tak jak na Śląsku mamy takie dziedzictwo właśnie poprzemysłowe, tak różne jest próba właśnie też wykorzystania tak turystycznie tych terenów, ale raczej po roku 1990 ludność z Górnego Śląska wyjeżdżała, tak, na przykład tu, ci, którzy jechali w młodości, tak, do kopalni, tak, z Lubelszczyzny, tak, na emeryturę wracali, więc no, te tereny nie są, mówię, tak, mówię, przyjazne, tak. No i te właśnie hałdy, tak, wymagają kosztownej rekultywacji, ale one zostają w krajobrazie. I na koniec chciałbym pokazać rysunek, znaczy zdjęcie, tak, hałdy w Lwowsko-Wołyńskim Zagłębiu Węglowym. Tam od 70 lat jest wydobycie w dwóch miastach, tak, Nowowołyńsku i Czerwonogrodzie. No i tam widać właśnie te hałdy, tak, nie zostały właściwie zakultywowane, tak, no, no ten krajobraz, tak, no nie jest przyjazny, tak, dla człowieka, no na pewno występuje to pylenie, więc to jest przykład właśnie, no, niezastosowanej takiej właśnie właściwej rekultywacji tych hałd. Dobrze, to tyle. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy.